Ja tam siedziałem. Jak moja żona zobaczyła samochód, który potem przywieźli na ten, to tak strasznie zaczęła płakać, bo to było nie do wiary, że ja przeżyłem. Mało tego, nie dość, że przeżyłem, to nic mi się nie stało. Nic kompletnie. A następnego dnia zadzwonili z Polskiego Radia, że czy mógłbym coś powiedzieć, bo zmarł Krzysztof Kieślowski i ja po prostu no, przypomniało mi się to po prostu coś takiego, że nie wiem, Krzysztof był ze mną wtedy. Nie znam odpowiedzi na jakieś pytanie, albo nie wiem na przykład, co zrobić, to zawsze mam, a co by Krzysztof na to powiedział? Bo to taki człowiek był. Jako aktor wspominał go fenomenalnie. Wszyscy aktorzy, którzy z nim nie pracowali, nam zazdroszczą. Ponieważ to był jeden z niewielu reżyserów, który nie mówił niepotrzebnie wyraźnie. Ponieważ w każdej chwili mógł się odezwać telefon, że o drugiej w nocy mam gdzieś wsiąść, przyjedzie taksówka, bo gdzieś tam się mam pokazać. I tak bywało. Ale w końcu i tak moje pojawianie się na ekranie było tylko w tych momentach, które były w pierwotnym scenariuszu. Chociaż nakręciliśmy wiele innych. Były też takie fragmenty, które się nie ukazały, na przykład w siódmej części, nie z powodu, z powodów technicznych. Nakręciliśmy taką scenę, kiedy ja się z Bogusiem Lindą mijam, wychodząc z kolejki na peron, jako człowiek o kulach. Każdy rekwizyt, który miałem w dekalogu, coś znaczył. I ten materiał się nie prześwietlił, czy coś się z tym stało. I po prostu nie można go było użyć. Dlatego w siódmym dekalogu jestem, tam tylko w tle jedno ujęcie się zachowało, kiedy tam w tle gdzieś idzie sobie jakiś człowiek. I pewnie dlatego tak głęboki i wieloznaczny, że nie można dojść do ładu, już tak powiem. Natomiast pan Artur ciekawą rzecz powiedział, że reżyser filmowy czy telewizyjny, czym mniej mówi, tym można mieć do niego większe zaufanie, tak zrozumiałem, że jest pewny. To nie znaczy, że jeżeli nic nie mówi, to jest dobrze, to jak nic nie mówi, to też jest źle. A ja chciałem dodać, że ja z kolei poznałem, oprócz różnych reżyserów, poznałem też takiego, który mało tego, że dużo mówił, jeszcze lubił pokazywać aktorom, jak się gra.